żydowskiego, którzy mieszkali na terenach Polski od początku istnienia naszego państwa? Dlaczego kilka milionów ludzi w ciągu kilku lat zostało zamordowanych? Dlatego, że jeden człowiek i ideologia przez niego stworzona uznali, że niektórych ludzi można uznać za dobrych, a innych za złych. Co było kryterium oceny? Pochodzenie. To, czy dana osoba urodziła się w danym narodzie, czy wyznawała daną religię, czy miała określony wygląd, czy też nie. Musimy pamiętać, że w ciągu kilku lat 6 milionów ludzi zostało zamordowanych, a wszelkie działania podejmowane przez tę ideologię zmierzały do jednego, do zabicia całego narodu, nie żołnierzy walczących na froncie w czasie wojny, ale wszystkich, od niemowlęcia po starszych ludzi, ludzi bezbronnych, ludzi, którzy nic złego nie zrobili, tylko mieli pochodzenie. Dlaczego musimy pamiętać, my żyjący w XXI wieku, ludzie w Polsce? Dlatego, że jesteśmy Polakami. Dlatego, że duża część zamordowanych to byli ludzie z naszego narodu, mieszkający na naszych ziemiach od początku istnienia państwa polskiego. Ludzie, którzy tworzyli naszą kulturę, historię, społeczeństwo, bez których Polska dzisiejsza i ta historyczna nie byłaby taka, jaka jest. Musimy pamiętać o Holokauście jako chrześcijanie, jako Żydzi, jako ludzie religijni albo jako ludzie, którzy żyją w kraju, dla którego religia ma ogromne znaczenie. Żydzi zamordowani podczas Holokaustu byli nośnikami, byli przekazicielami tradycji, wartości, które są bliskie zarówno dzisiejszym Żydom, jak i chrześcijanom. To byli ludzie, którzy przekazali nam, chrześcijanom, wiarę w jednego Boga, przykazania, również przykazanie nie zabijaj i również przykazanie miłuj bliźniego. I jako potomkowie tych wartości, jako osoby, dla których to są wartości istotne, jesteśmy zobowiązani, jesteśmy w powinności o ofiarach Holokaustu pamiętać. Dzięki nim, dzięki tym ludziom i ich przodkom, poprzednim pokoleniom, te wartości są dla nas również ważne i bliskie. Jesteśmy w końcu zobowiązani pamiętać o ofiarach Holokaustu jako ludzie. Jako ludzie, którzy mogą przekazywać dobro, pokój, miłość, przyjaźń, ale którzy również mogą siać wartości inne. Jesteśmy zobowiązani do pamięci o tym, że propagowanie niechęci, wrogości, dzielenie ludzi na dobrych i złych tylko ze względu na religię albo pochodzenie, albo przynależność etniczną, albo poglądy może prowadzić do ludobójstwa, do naprawdę poważnych zbrodni, a na pewno prowadzi do krzywdy dla ludzi. I możemy właśnie takie wartości popierać albo przeciwne. Co wybierzemy? W naszych rękach. Pamiętajmy o ofiarach Holokaustu, ponieważ zostali zamordowani niewinnie. I pamiętajmy o ofiarach Holokaustu, dlatego że ta zbrodnia dokonana na polskich ziemiach może uczyć nas, jak budować lepszą przyszłość. Bardzo dziękuję.